Siemaneczko, ja jestem Marcin i witam na moim kanale. Pisało do mnie kilka osób na grupie Facebooka BMW650, na YouTube w jakichś tam komentarzach, w wiadomościach na Instagramie, po wstawieniu fotki. Co ja mam za lampę? Od czego to lampa, bo to nie jest fabryczne z przodu w moim motocyklu. Gdzie to kupiłem, ile kosztowało, jak zamontowałem? I oczywiście na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. A więc uwaga, uwaga, lampa, którą widzicie, była zakupiona na AliExpress za około 120-125 zł z przesyłką. I jest to lampa dedykowana do Jeepa Grand Cherokee 2. Tak, dokładnie do tego starego Jeepa Grand Cherokee. I przechodząc do tego, jak ona świeci, te tutaj trójkąty, że tak powiem, te trójkąty tutaj, takie niedokończone, to są postojowe światła. Ja podłączone mam po przekręceniu stacyjki, od razu mi się palą jako światła do jazdy dziennej. Tak to świeci. Następnie światła w środku to są światła mijania. Przekręcimy sobie zapłon. I światła długie to pozostałe 8. Tak to oto działa. Zamawiając, bałem się tak naprawdę, czy to będzie działać i czy to wpasuje jakoś w ten motocykl. No ale kurczę, pasuje idealnie. Świeci bardzo dobrze. No i co, wstawię wam teraz właśnie link zdjęcia, jak to zamontować. Link macie w opisie. A już teraz w tym momencie wstawiam wam zdjęcia z montażu lampy. Wzorowałem się też na chłopaku, który montował podobną lampę. Podobnie ją zamontował. I no zobaczcie, jak to wygląda. Wstawiam właśnie teraz foteczki. Pyk. A tak to świeci w odbiciu. I długie to jest taki punkt, który naprawdę jadąc w lesie czy gdzieś dalej, kurczę, mega, mega, mega mocno świeci. No lampa, kurczę, jeszcze będziecie widzieli nie raz, jak wracam skądś wieczorem. Nagram to na pewno, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce, bo świeci to dobrze. Dobrze to świeci, jak teraz stoi, choć widać, że to jest taki, kurczę, nie za duży ten punkt, ale naprawdę świeci to rewelacyjnie. Nawet nie potrzebuję już tych halogenów. A więc wiecie już, gdzie kupiłem lampę, jak ją zamontować, jak świeci. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, zostawcie suba. A jeśli chcecie kolejny odcinek z lampą tylną, która też nie jest fabryczna, jest LEDowa, no to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, miłego dnia. Siemanko.